tej górze osiedlił się widz. Mało tego, zrobił on własną dolinę, a wokół jest totalnie nic. Czyli w teorii bardzo spoko miejsce do zaosiedlenia się, bo nikogo wokół nie ma, jest pusto, cicho i spokojnie. A teraz wszyscy pomedytujmy. Żartowałem! Zero medytacji, bo to jest kolejny odcinek Minecraft Extreme, więc zostawcie łapkę w górę, bo w dzisiejszym odcinku widz, który tutaj mieszka, będzie miał nieprzyjemność spotkać się z nawiedzonym posągiem. Czy to brzmi tak głupio tylko w moich myślach, czy według was to też jest głupie? Dajcie znać w komentarzach, ale nie ma co się rozgadywać. Jesteśmy aktualnie przed bazą widza. On, nie wiem, czy dzisiaj nie chodził przypadkiem, bo chyba go przed chwilą widziałem. Dobra, zobaczmy. Jego domek jest, znaczy domek, jego baza, domek, on ma w ogóle wejście, ja myślałem, że on ma tutaj wejście z drugiej strony. Dobra, nieważne. Więc on sobie gdzieś chodzi, a my musimy zrobić nasz nawiedzony posąg i mam na to pewien pomysł. Chyba kojarzycie coś takiego jak Wyspa Wielkanocna? To właśnie ta wyspa, gdzie spotkać można te dziwne postacie zrobione z kamienia. W sumie to chyba wyrzeźbione w kamieniu, ale historykiem nie jestem, więc się nie wypowiem na ten temat więcej niż, że no wszyscy wyglądają, jakby mieli jakiś cel w oczach. I my dzisiaj też mamy cel i chciałbym zrobić bardzo podobny posąg, ponieważ myślę, że chyba wiem, jak powinien wyglądać w Minecrafcie, więc zacznijmy od tego, żeby najpierw sobie gdzieś dalej od jego bazy zbudować posąg, na tyle dalej, żeby nas nie zauważył. Też to będzie posąg w stylu tej wielkanocnej, ale z jednym małym plot twistem. Robimy mu tutaj rączki, które wyglądają tak i chyba już powoli będziecie w stanie zgadnąć, co to będzie za postać. Tak, to już widać. Tutaj mu zrobimy buzię, coś takiego. Teraz oczy. Ej, to wygląda dobrze. Dobra, oczy muszą być malutkie. Tak, to wygląda jak villager totalnie. Teraz, czy my możemy dać na to na przykład baner, coś tutaj? Bo kurczę, no, niektóre wizje są dla mnie kuszące, że tak to ujmę. No wiadomo, musi mieć jeszcze czoło. No i nie zapomnijmy go z tyłu, nie? No i robimy mu taką czapeczkę. I proszę bardzo, mamy nawiedzony posąg, który, dobra, może nie wygląda jeszcze zbyt nawiedzionie, nawiedzenie, więc weźmy trochę cobblestone'a, przyorajmy go, którego po prostu zniszczymy, coś, taki deseń, trochę więcej kolorów, chociaż nie, dobra, tutaj to oczy powinny być równe. W sumie to możemy mu tą czapkę mniejszą zrobić, tak gdzieś, o, dobra, taka mu wystarczy, już bez przesady. No i wiadomo, gdzieś tutaj z boku jeszcze. Jaki on jest piękny, prawie piękniejszy ode mnie. W sumie, jakbym tak założył ręce, to wyglądamy tak samo. Tylko, że on ma czapkę, ja mam włosy, ale w moim wypadku to ja mam nawet czapkę z daszkiem, można powiedzieć. Teraz sobie go skopiujemy, no bo to jest bardzo ważny element całej układanki. Gdzieś odtąd, wiadomo, dotąd. I będziemy sobie go robić copy, set 0. Dobra, teraz się go pozbywamy. I zaczynamy trolla. Trolla zaczniemy od tego, by umieścić ten posąg losowo nagle koło widza. Tylko, znaczy koło jego bazy. Tylko gdzie jest ten widz? Zaraz. Może sprawdźmy to komendą. To jest w sumie dobry sposób. W pobliżu 100 krater go nie ma. W pobliżu 1000 jest dopiero. Okej, on jest gdzieś 126, on się oddala cały czas. No tak, on jest daleko od nas, 130 kratek. Chociaż, no, zawrócił, idzie, dobra, no idzie w miarę do nas teraz. Chyba, że gdzieś tam chodzi w kółko, nie wiem. Ale zróbmy tak, postawmy może tutaj to, ale najpierw rotate 180 stopni i uwaga, pastę. Okej, nasza statua została, znaczy statua, nie wiem, jakbym mówił statua, to w sumie dlatego, że damy statua i posąg to jest to samo, ale pewnie nie jest, bo statua przedstawia co innego pewnie niż posąg. Nie wiem, nie znam się, no jak już mówiłem. Teraz pytanie, skąd przyjdzie ten widz? Ale jak przyjdzie, to zobaczy, że tutaj stoi jakiś wielki, kamieniasty chłop. Nie, on jest dalej, nie. Gdzieś krąży, gdzieś jest. Może się po prostu do niego typniemy. Orzeszek 10, aha. A, orzeszek jest z tej strony, koło swojej farmy. Ej, to nie tak daleko. Wiem, że jest o wiele dalej. No cóż, wielkości Minecraft się nie oddają. To, co jest dla mnie jeszcze ważne, to, żeby ten posąg oczywiście się zmieniał z czasem, co pewnie zauważycie. Dobra, gdzie jest ten widz? On poszedł. Orzeszek. Orzeszek znowu się oddala od bazy. Jakbyśmy tak... Wiecie co? Ja mam pomysła. Może uderzmy piorunem w środku dnia? To będzie dziwne, wiem. Salmon, lightning bolt, okej. Okay. Więc strzelamy sobie piorunkami. To na pewno jest niecodzienne, żeby piorunami strzelało w środku dnia. Nie wiem, czy on widział te pioruny. Chyba nie powinien widzieć, bo render distance tam aż nie sięga.
droga, ale z tego co widzę, to wraca do domu. Chyba, nie, nie wraca do domu, ale idzie centralnie w stronę tego posągu. Tak! Zaraz go zobaczy. Nie, nie, on poszedł do portalu. On minął, nie, zaraz, on nie widzi tego posągu? Nie, widzi, dobra. Teraz ważna sprawa. Nie chciałbym, żeby on mógł zniszczyć ten posąg, więc dałem mu Game Mode Adventure, gdy się zbliży. GM2 Orzeszek 10, dobra, ma tryb Adventure, więc teraz nie zniszczy nam tego posągu, patrzy się na to, nie do końca, co jest, okrąża ten posąg dookoła, przypatrując się, to nie jest jakiś koń trojański na przykład? O nie, ja mogę zrobić lepsze wykończenie rączek. Ej, dobra, zrobię mu i tak, o, proszę bardzo. Dobra, podchodzi do tego posągu, ten posąg, widzowie, jest centralnie naprzeciw jego okna, więc on dobrze wie, że tego posągu tutaj wcześniej nie było. Patrzcie, wziął Kill Off i chciał to rozwalić, ale widzi, że nie może. Specjalnie nie dawałem kuboida, teraz, to szybko GM0, żeby to mógł postawić. Specjalnie nie dawałem kuboida po to, że mu się nie wyświetlało powiadomienie o tym, że coś jest nie tak, tylko że po prostu nie mógł go bić. Znaczy bić kamień, no to nie wiem, czy to już podchodzi pod paragraf, bicie kamieni. Wszedł do domu, jak gdyby nigdy nic, co jest z chłopem, a nie, patrzy się. Ej, dobra, zróbmy tak, strzelmy w to piorunem teraz. Dobra, summon lightning, to musiał widzieć. Widział to, czy nie? Chyba się nie skrapnął, więc strzelmy jeszcze raz, po prostu w tego villagera. Okej, jak widzicie. Oj, to centralnie w niego strzela. Dobra, on to widział. Wychodzi z domu i wraca do tego posągu. Dobra, dajmy mu znowu może GM0, jeżeli spróbuje tam podejść. Nie, nie podchodzi. Nawet nie podchodzi, trzyma dystans. Czy on wziął Kill Off? On wziął Kill Off. Dobra, bierze chlebek. Mi się wydaje, że on by próbował to rozwalić. Zobaczmy z jego perspektywy, jak to wygląda. No, on po prostu stoi i się patrzy. Dobra, dajmy mu GM2. Jak widzimy, idzie z kością w ręce, więc nie chce nic stawiać. Dobra, teraz może sobie obserwować, co będzie chciał zrobić. On bierze dirta. I po co ten dirt? Czy on by chciał wejść na górę? Tak, on chce wejść na górę. Widzi, że nie może. I dopiero jak oddaje się od tego posągu, to mu będziemy uważać możliwość budowania. Próbuje rozwalić trawę. Widzi, że nie może. Dobra, teraz dajmy mu oddalił się. Dodajmy mu GM0. I próbuje tutaj jeszcze raz rozwalić. Dobra, i rozwalił. I teraz tam wraca GM2. Dobra, co mu dajmy, żeby tego już nie tutaj rozwalać. Okej. Jeżeli nie wiecie, to Game Mode Adventure działa tak, że nawet nie widzicie, żebyście coś rozwalali. Znowu się oddalił. Znowu mu dajmy Game Mode Survival. I dobra, strzelmy w to piorunem. O nie, GM2. Próbuje się podkopać wyżej, nie może. Patrzcie, zdaje mu to zniszczyć. Dobra, może to zniszczyć. Może zniszczyć to od dirta, ale on jest totalnie pomindfuckowany. Dobra, GM2. Co on robi? Co on robi? Czy on sobie robi schody na górę? Dobra, zróbmy tak, żeby nie był w stanie przekroczyć jakiegoś bloku. Więc uwaga. O nie, bo on tutaj wchodzi wyżej. Dobra, GM2. Będziemy gotowi jak coś. Zaraz, GM2. Dobra, jest. Jestem gotów. Nie, on to rozwalił z powrotem. Co jest? Ej, ja byłem totalnie pewien, ale tak w 100%, że on teraz będzie chciał tam albo skoczyć, albo tam się przebudować, albo coś, nie wiem o sobie. Po prostu chciał chyba zobaczyć, czy nie ma czegoś na górze. No to ma sens. On po prostu stanął zdezorientowany, na co się patrzy. Halo? On się rozgląda dookoła, czy nie jest obserwowany. W tym momencie chyba jeszcze mu musiał skończyć pomysł odnośnie tego, o co chodzi. Odpadł do jakiejś jaskini. Nice, gratulacje. Zróbmy teraz tak, niech się trochę to zmieni przez czas, kiedy go nie ma, więc dodajmy trochę nederytu. Dobra, tak wychodzącego po prostu z niego. Okej, tak jakby się to dobrze, by z tego coś wychodziło. Dobra, dajmy znowu mu GM2 Orzeszek. On to muruje tą szczelinę. Po co? Po co, ja się pytam? Dobra, widzi ten nederyt. Dajmy mu, dobra, GM2, tak żeby nie mógł to zniszczyć. Nie może. I zróbmy teraz tak. Podpalmy może ogniem. Tu. Dobra, wszędzie podpalamy ognie, żeby tutaj się to paliło. Szaszki się obok też zaczęły palić, ale to nieważne. Ważne, że to nie jego dom drewniany czy coś. Próbuje rozwalać ten ogień, ale widzi, że nie może. To jest... Ej, to jest dobre. To jest dobre w sumie. Totalnie, ja bym też nie wiedział na jego miejscu, co się dzieje. Dobra, oddala się, więc... Nie, nie oddala się. Dobra, to nie daję mu GM0. Co można zrobić jeszcze? Ej, ja mam pomysło! O nie, ale to będzie za mocne. Patrzcie to! Łzy wylewające się z jego oczu! Dobra, musimy to tylko jeszcze teraz wziąć te łzy. Okej, to myślę było dość creepy. Teraz strzelmy w to piorunem. Tak! Jak on zaczął uciekać? Co jest? Chyba się delikatnie nie przestraszył. Dobra, ja mu oddam GM0, żeby wiedział, że teraz dalej już może budować. Dobra, zróbmy tak. Zobaczcie, teraz, jeżeli tak stawiam bardzo szybko bloki na takiej zasadzie, to on nie powinien praktycznie widzieć, że coś się zmieniło. Tak samo nie widzi tych partyklesów, więc możemy z tego skorzystać i zrobić takie coś, jakby to po prostu się tak, wiecie, przenosiło, rozszerzało swoją strefę wpływów. On to widzi, co się dzieje.
Dobra, dalej to robimy na jego oczach, zmieniamy to. A ponieważ nas nie widzi, to naprawdę musi to kozak zrobić z jego perspektywy. Dobra, i podpalmy jeszcze jakieś tej kolejne regiony. Może powinniśmy teraz stopniowo zmieniać budulec, z jakiego jest ten posąg zrobiony. Ej, to by było dobre. Zaraz, kto tu idzie znowu? On otwiera drzwi, nie, on wrócił, nie wiem, co on chciał zrobić w sumie. Dobra, zaznaczmy odtąd, dotąd damy post 2 i teraz zróbmy tak. Replace jeden na przykład deep slate brick. Nie, dobra, chyba nie. Chyba jednak sobie ten pomysł odpuszczę. Ej, ale ja wiem, co mogłoby być lepsze w sumie. Zróbmy tak, pozbądźmy się teraz całkowicie tego. Dobra, set 2. Póki tamten nie patrzy, zaznaczmy odtąd, dotąd. Szybko to usuwamy. Bo on się na to nie patrzył. Nie, dobra, git, on się patrzył tam. To teraz przestawmy to w zupełnie inne miejsce. Na przykład gdzieś tutaj. Tutaj musimy troszkę terenu się pozbyć i zamienić to oczywiście na trawę, żeby to wyglądało realistycznie. Teraz tak, rotate 90 stopni, bo jak wszyscy dobrze wiemy, 90 stopni to kąt prosty, czyli tyle, nie wiem. Ale w sumie jak to obróciłem 90 stopni, to z ruchem zegara, czyli dobra, czyli jeszcze musimy o 180. I teraz tutaj dajmy pastę. Okej, okay, ten cały totem się przeniósł. Ej, on wyszedł z domu, on na to nie patrzył! Yo, patrzcie, bo idzie znowu tam teraz patrzy. Czy tam coś jest? Totalna pustka. Jakby tam nigdy nic nie było. Nawet w sumie trawy można by powiedzieć, bo trawy tam nie ma po tym wszystkim. Ale patrzcie, idzie i nagle widzi, że to jest tu. No dobra, trochę się teraz na pewno przeraził, że coś jest nie tak. Po prostu bije tam na żywca, co sprawi, co się dzieje. Dobra, dajmy tak, GM0, nie, GM2, orzeszek, dobra, obchodzi to. A najlepsze jest to właśnie, bo teraz jest noc. No tak. Dobra, ja sobie włączę vanisza znowu na creative. Zaraz, co jest? GM1, o, no, GM3 jeszcze miałem. Dobra, znowu podchodzi do tego. Co on mieczem to pierwszy mieczy się na bloków rozwalać, to zacznijmy. No, myślałem, że to chyba wie każdy w Minecrafcie, ale może jednak to jakaś wiedza zakazana tylko dla wybranych. Dobra, strzelmy w to piorunem. To się musi stać. Tak, tak, idealnie się to jeszcze podpaliło, co jest? I zróbmy teraz tak, niech jego farma, on tego nie widzi, ale jego farma, żeby znikała w jego oczach. Myślę, to nie, patrzy się, dobra, widzi. Widzi, że farma znika i staramy się, żeby to wyglądało tak losowo, co on robi? On próbuje to ratować. Po prostu ziemia wysycha przy tym posągu i takie jest przesłanie. Teraz zróbmy tak, szybko zaznaczmy tą farmę. Teraz replace farmland na farmland 3. Patrzcie, pyk, co się stało nagle tutaj. I znowu. Kurde, tak, żeby ta cała ziemia wyschła, bo on chyba ma pod tym wodę, mam takie wrażenie. Tak, bo to jest stone slab, czyli ma pod tym na pewno wodę schowaną. Dobra, i strzelmy jeszcze raz tutaj piorunem. Pyk. Wielka głowa patrzy i nie daje jeść mieszkańcom. On stoi przed tym, jakby, nie wiem, jakby... Oj, ale epicka scena w ogóle. Patrzcie, GM3, vanisz. Dobrze to wygląda. Kim jesteś? On gada do tej głowy. Okej. Okay. W sumie znam kilka ludzi, którzy po przejściach gadali do rzeczy nieożywionych. Czy ty jesteś po przejściach, mordo? No i dobra. Na razie posąg stoi i zróbmy tak. Ej, wiem co. W takim razie, jak wcześniej mieliśmy wiadro wody, to może teraz zróbmy wiadro lawy, żeby mu wyciekało z oczu. Dobra. O nie. Ej, dobrze. W sumie wygląda też jakby płakał. Nice. No to jest spory... On sam nie wie, co się dzieje. Teraz kolejna sprawa to, że myślę, że jest coś takiego jak light block i moglibyśmy zrobić tak. Set, light, okej. Okay. I zróbmy teraz dwie rzeczy. Uderzmy tym. W sumie, słuchajcie, jest coś takiego jak light block i myślę, że light block tutaj by się naprawdę mógł przydać. Dlaczego? Już wam pokażę. Patrzcie, replace 0 na light. Okej, okay. I teraz co się stało? Ja wam powiem, co się stało. Ten posąg zaczął się świecić. Sam z siebie bez pochodni. To znaczy, że po prostu wokół niego są ułożone bloki światła. On idzie to zobaczyć. Tutaj jakaś pochodnia się chyba pojawiła. Bo tak, ja cały czas generalnie widziałem jasno, ale przypominam, że była noc, bo ja po prostu mam night vision. Ale wstaje dzień, więc w sumie to dobrze, że to zrobiłem teraz, bo w dzień już nie było widać różnicy. Dobra, włączam vanisza, potem GM-a na spokojnie, tak żeby się nie dać wykryć. Ej, czy ja byłbym w stanie wejść do tego? W sumie tutaj jest w stanie... Jesteś... O nie, dobra, nie, tutaj nie jestem w stanie się schować, a tu? Nie, tutaj też nie. Oddasz mi farmę? Co jest? Dobra, to zróbmy tak. Zróbmy replace 3 i 2 na farmland. Okej. Okay. I teraz strzelmy tutaj piorunem za nim, żeby to zauważył. Dobra, strzelił piorun. Widzi, że farma jest. GM0. Orzeszek, także sobie mógł znowu zasadzić. Chyba, że zrobimy tak, że tutaj jest... My zaczniemy mu sadzić. Patrzcie. Po prostu, że farma wraca. Ej, yo! To musi dobrze wyglądać z jego perspektywy. Specjalnie tak nierównomiernie to wszystko daje, że to wyglądało jakby samo naturalnie wyrastało. Parę kliknięć i proszę bardzo, jest cała farma. Patrz, ty znowu na posąg. Co się stanie teraz? Co napiszę? Dziękuję ci! Co jest?
jest? Jestem dobry. Kto pytał? Kto pytał? Nie musisz mnie karać. Czy on do tego posągu gada jak do Boga? Co jest? Proszę, to dla ciebie. I strzelmy w to piorunem. On się odsunął. Tak, i ten piorun, zniknął jakby to żelazo. Jak piorun coś strzeli, to zawsze to znika. Ej, to było kozackie. On sam napisał. I słuchajcie, widzowie, on po prostu stoi teraz. Czy jesteś jakimś wielkim gigantem? Say what? Że co? Nie wiem, o co chodzi. Wiem tyle, co wy, czyli wiem, że nic nie wiem. Tak kiedyś powiedział ktoś mądry. Znaczy, czy był mądry, to nie wiem, to muszę na słowo zaufać. Golem prawdziwy. Co jest? Czym on skacze, jakby oddawał temu cześć? Mam pomysła, co możemy zrobić, ale jeszcze zatrzymam na chwilę. Dam ci jedzenie, sprowadź proszę deszcz, żeby szybciej wszystko rosło. Co się dzieje? Dobra, strzelmy w to piorunem. Dobra, on oberwał tym piorunem i teraz tak, weather thunder, zaczyna padać deszcz. I teraz zróbmy tak, game rule, random tick speak na 200 i ta farma, patrzcie, zacznie przy nim rosnąć. On to widzi, nie widzi? Widzi teraz, widzi, dobra, że farma rośnie, tak normalnie w oczach to wszystko wyrasta. Można by było szybciej, ale no, ej, myślę, że efekt jest naprawdę kozacki. Co się dzieje? Ta, on już ma totalnie papkę z mózgu. On będzie czcił ten posąg. Slenderman uciekał przed deszczem. Dobra, przyspieszmy to jeszcze na przykład na 500. Dobra, jeszcze dwa razy szybciej, chociaż dobra, dawajmy 1000 po prostu. Pyk. Tak, to cały wyrasta. Aż zaczął lagować serwer od tego rośnięcia, więc dobra, zmienimy znowu na 3, jak to wszystko wyrośnie, a już powinno skoro się kończyć wyrastać, on sobie do tego posągu. Dobra, i teraz weather clear. No i super. No i nice. Deszcz przestał padać, jak prawie wszystko wyrosło. Znaczy, no prawie, no co się będzie czepiej szczegółów. Ale ale zaje fajnie. No cóż, chłop się chyba podjarał, że ma taki posąg. Ja serio widzę, trochę się boję, co on teraz napisze. Szczerze mówiąc, nie wiem. Jak już poproszę tak głupią rzecz, to może się wszystkiego spodziewać. Co może zrobić wielki posąg, który spełnia życzenia? No co? Proszę, nie, żeby dawać diamenty. Cóż, każdy by poprosił o diament. O panie posągu, poproszę cię o dużo drzew, cały las wokół mojego domku? To na cholerę on w ogóle na łące się budował. Dobra, ja mam pomysł, widzowie. Zobaczcie, co zrobimy. To będzie przekręt zaraz. Czy to jest? To jest gras, tak? A to jest grass block. Okej, okay, to jest bardzo ważne. Więc teraz zaznaczmy tutaj po prostu bardzo duży teren. Expand 100U, 100D. I teraz tak. Replace grass na grass oczywiście, ale też oak sapling. I zobaczcie, co się teraz stanie. Wszędzie wyrosły drzewa. On tego jeszcze nie widzi. Dobra, on tego nie widzi. Zróbmy tak. Game rule. Random tick speed. Dajmy znowu na 200. Dobra, 200 już powinno wystarczyć. On się cały czas patrzy na ten posąg. On nie widzi, co się dzieje dookoła. Teraz dobra, GM3. Popatrzmy się z jego perspektywy. Dobra, widzi, że się wszędzie pojawiają drzewa. Są wszędzie te sadzonki. I tutaj robimy naprawdę teraz wielki las. Ej, no normalnie, ej, spatrzcie. Jedna komenda, a cały biom zmieniony. W sumie, że ja nigdy wcześniej na to nie wpadłem przy innym trollu. To jest aż dziwne. Musiał on poprosić o to, żeby się dostało. I tak, to jest autentycznie teraz jak w lesie. Myślę, że może nawet trochę więcej tych drzew tutaj dać. Chociaż ja widzę, że tutaj momentami to już za dużo się ich stawia. Dobra, niech to sobie powyrasta, więc słuchajcie, z biomu łąkowego zrobiliśmy biom drzewiasty? Lasiasty? Lesiasty? Aż mi zacina od tego porostu drzew. Ale dobra, chyba jest git. Dookoła wszędzie jest wielki las. Dobra, wracamy tych speeda, żeby już nie rosło. Jakieś tam inne będą sobie dorosną w czasie. Ej, ale epickie. Epickie. Jesteś wielki posągu. Wielki. O nie, co się dzieje? Zróbmy tak. Dobra, słuchajcie, zróbmy teraz, że on płacze. Ej, ale to jest kozackie. A dasz mi zwierzątka? Jak to się zalało? Mam pomysł jeszcze jednego. Give a darkness barrier 1. Co się dzieje? No jak to, co się dzieje? Posąg płacze. Dlaczego płaczesz? On idealnie czai, o co chodzi. Ej, super to wygląda w sumie. Dobra, i teraz zajmę mu, pójdźmy tutaj łzy przodem. Tak manipulować wodą. Yo, te light bloki w sumie, masz jedzonko. Dobra, zrobimy teraz tak, teraz wielki posąg będzie po prostu znikał, więc strzelamy w to i weźmy te łzy. Posągu, nie płacz. Zróbmy teraz tak, zaznaczmy ten nasz posąg. Post 2, replace 1 na 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 sand. Okej, okay. Zamieniamy to na piasek. On się na to nie patrzy, a szkoda. Dobra, a jeszcze, aha, musimy pamiętać o tym, o trójce. Dobra, teraz jak się patrzy na ten posąg, to znaczy, że ten posąg się zmienia w piasek. Dobra, tak, ten posąg się zmienia w piasek. Nice. Teraz zróbmy jeszcze tak, stone stairs i
Cobblestone Stairs. I ten pociąg, co ja gadam, posąg, ale stracił swój kształt. Tak, najlepiej, żeby właśnie on się teraz tak rozsypywał, totalnie wysechł. Ale czy to chyba nie jest sen posągu? Okej, okay, dobra, to jest już jakieś te. Co się dzieje? Dobra, zmieniamy pozostały stół, jaki tutaj został. Wszystko, oj. Dobra, wróciłem, wszystko. O, tak, wróć do mnie, co jest? Dobra, teraz zrobię tak, replace sand na sand, przecinek, oak, leaves. I teraz, zobaczcie, będzie powoli, bo powoli, ale zmieniał się w liście, które będą po prostu wyparowywać. Totalnie ten posąg po prostu zniknie z powierzchni ziemi. Ej, ale to jest kozacki motyw. Posąg, który pojawił się znikąd, zamienił się w piach, a potem w liście i zniknął. Tak, idealnie. Napisał posągu. Ale to są tylko teraz liście, które po prostu znikają. Może zrobimy tak. Replace oak leaves. Wiem co jeszcze. Na water. Dobra. Że niby po prostu to zapłakało. Czy coś. Nie mam pojęcia, ale no tutaj się dużo wody rozlało. Totalne paranormalne akcje tu robimy. Cały posąg po prostu znika w tym momencie. Możemy nawet troszeczkę pomóc w tym całym stanie, czyli sobie tutaj pojedyncze bloki rozwalać, pyk, tak, cały posąg znikł, nie zostało nic po nim. Dobra, i ta woda tam sobie jeszcze spływa i się traci, więc został, słuchajcie, z domkiem, lasem, tak jak chciał, i farmą, no już nie na tej farmy, ale coś tam dostał. I pamiętajcie, widzowie, że najlepsze trole to te, w których nikt nie wie o coś do samego końca, więc by efekt był jak najlepszy, nie powiem mu o tym, że go trollowałem. Dowiem się dopiero z odcinka, a wy pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę i piszcie swoje kolejne propozycje na kolejne odcinki, to spróbuję je zrealizować, a tymczasem do jutra, yo!